Witam Państwa. Dzisiaj ciekawy eksperyment przedstawię Państwu z seansu imagoterapii pod tytułem Reinkarnacja i duchowe uwolnienia. W tym sensie jest przedstawiona sylwetka pani Justyny, która co prawda sama przyszła do mnie na terapię z problemem choroby, o której w trakcie mówi, ale robiąc reinkarnację z nią, wracamy do poprzedniego wcielenia. Celem tego powrotu było poszukiwanie przyczyny powstania choroby. I tutaj właśnie pani Justyna opisuje siebie w poprzednim wcieleniu, że pomaga dzieciom biednym, gdzieś to Indie, jak mi się wyświetlają w tej reinkarnacji. Opisuje, że pomimo swoich jakichś biedy i swoich problemów pomaga innym. No i tak widzę, że w obecnym życiu również pani Justyna choruje sama, jest młodą osobą, 26 lat, po studiach pedagogicznych, oczywiście studiach, pracuje jako opiekunka do dzieci, no i chce pomagać innym. Chcę, żeby Państwo sami wyciągnęli z tego wnioski. W każdym razie dla mnie jest to film bardzo emocjonalny i pozostawiam jego bez zakończenia, bez komentarza. I to będzie jeden film. Drugi film, w którym Państwu chcę przedstawić drugą sylwetkę Agnieszki, osoby bardzo emocjonalnej, która, no Państwo sami ocenicie jego, tam dużo jest, dużo emocji, płaczu, no i tu mamy problem z uwolnieniem duchowym. Pewnej energii bytu, które gdzieś się tam zagnieździł. No i pani Agnieszka przeżywa również swoje emocje. Zapraszam do filmu. Pani Justyna, pani Agnieszka. Jest to rok 2012. Tak. Dam. Jakiś jest budynek, te dzieci na tych dywanach siedzą, a ja im wszystko rozdaję, one mnie słuchają, ja im daję jeść. Te matki są głodne, te dzieci. Ja im jedzenie im daję jakieś. Masz męża? Jest jakiś w białym ubraniu chodzi i ma taki sznurek obwiązany na brzuchu i ręce podkasane. Takie... Czym się zajmuje twój mąż? Chodzi za mną, nie wiem, na boso. Jakieś nosi, picie jakieś nosi. Taki ma ciemne włosy i picie znosi. Im, a ja jedzenie on w dzbanach nosi wodę im. To twój mąż też pomaga tym tak. Ludziom. Razem ze mną. Ma takie brązowe spodnie i białą koszulę i ten sznur ma obwiązany. I ci ludzie się na tym sznurze wiszą, żeby im pomóc. Idą za nami. Wszystkim muszę pomóc mieć. Muszę mieć siłę, żeby im pomóc. Tak, pieniądze. Muszę być zdrowa, nie mogę im, nie oddam zdrowia swojego, muszę mieć siłę, żeby innym pomóc. No, jesteś dobrą duszą. A skąd masz pieniądze? Popatrz. Żeby im pomagać. Widzę jakiś kufer. Nie wiem, co jest. Ile masz dzieci swoich? Bransolety. O, dużo jest, 6. Sześcioro swoich małych dzieci. Tak. Masz. One też chodzą, też pomagają, gdzieś tam zrywają owoce, chodzą z tym tatą, chodzą, zrywają. Twój mąż zrywa. Zarabia pieniądze. Tak, zrywa, też zrzew te owoce. I... A jak twój mąż zarabia pieniądze?
widzę, jakiś młot ma. Coś tuczy jakimś młotem. Gdzieś wychodzi. No musi na swoje dzieci zarobić, na jeszcze biedne dzieci. Tak. Przychodzi z chlebem, przychodzi do domu. Chleb. Zobacz, ile masz lat w tamtym wcieleniu, jak umierasz? Ile masz lat, jak umierasz? Nie wiem. Staro siebie widzę później. Jakieś mam już zmarszczki. Staro się widzę, stara skóra. Ale ci ludzie dalej mnie chcą. Dalej ciebie potrzebują. Dalej mnie wołają, żebym nie zostawiała ich, bo co oni by ze mnie zrobią. Czy twoje dzieci są przy twojej śmierci? Tak siedzą, ja leżę na ziemi, na piasku. Nie mogę umrzeć, muszę im pomóc. No i położę, Boże, nie mają co jeść. Umiera mały chłopczyk, taki jest tam już. Dzienny chłopczyk. To jemu pomoże. Ja muszę mu dać jeść. Umiera chłopcze, ale zobacz, jak ty umierasz, odchodzisz do światła. Ja leżę, ale oni wszyscy mnie dotykają. Wszyscy mnie chcą, nikt mi nie pozwala. Umrzeć nawet nie pozwalać. Trzymają mnie, oni mnie całują wszyscy, żebym była. Ja nie mogę, jestem słaba, oni dalej mnie wołają. Ja muszę mieć siłę, żeby im pomóc. Trzymają cię przy ziemi. Tak. Twoje dzieci też są już duże. Tak. A jak twój dom wygląda? Zobacz, opisz mi. Twój dom. Jakiś z kamienia. Jakiś kamień, nie wiem. Jakieś cegły. Kamień taki. Czy twój dom jest bogaty? No, widzę jakieś. Trochę bogatszy od tamtych. Tak. Złotą lampę widzę. Jakąś taką się pali, złota lampa. Tak. Co tu możemy pomóc ci? Odejdź dość. Pomogę. Co to możesz pomóc? Odejdź już do światła, do góry. Ta nie trzeba jedzenia, picia. Idź do światła. Zostaw ten świat na dole. Świat cierpienia, bólu, głodu, głodu. Możesz iść do światła już. Otocz się światłem. Popatrz, kto po ciebie przychodzi, po twoją duszę. Kto przychodzi po twoją duszę? Widzę. Jest jakaś kobieta z jakimś, też ma jakieś gęste włosy, ale jest jeszcze mężczyzna z długimi włosami. Przychodzą po ciebie? Tak, ubrany jest na biało. To jest ma twój długie opiekun duchowy? Nie wiem, ma długie włosy, jakiś kapelusz z tą kobietą razem za ręce. Czy to są twoje rodzice z poprzedniego życia? Nie wiem. Odchodzi z nimi? Tak. Mówi, że są razem i przyszedł z nią, żeby mi pomóc. Żebyś poszła z nimi? Tak. Odchodzisz do światła? Tak. Dobrze. Mi mnie ciągną za rękę, ja idę z nimi do góry już.
Dobrze, i widzę się, jak leżę i oni są, wszyscy płaczą, a ja już widzę, jak oni tylko płaczą, a ja idę. Idziesz do światła. Tak. I widzę się, jak leżę. Na tym piachu leżę. Gorąco jest strasznie. Szkoda ci twojego ciała? Szkoda. Tych ludzi? Tak. Ale cóż, no teraz nie możesz już im pomóc. Zobacz te dusze, które odeszły już, duszyczki małe. Dziękuję ci. Idziesz do światła, dobrze. Uwolnij się od tego wszystkiego, otocz się światłem teraz. Przychodzisz do tego życia. Tu spotykasz się z siostrą w tym życiu. Tak. Chcesz pomagać ludziom? Tak. Dalej chcesz pomagać. Co będziesz robiła w tym życiu? Jak chcesz pomagać? Chcę im pomagać. Chcę ludziom pomagać. No widzisz. Chcesz ludziom pomagać. Chorym ludziom, którzy są bici. Chcę im pomagać. Którzy są bici? Tak. Dzieciom, którzy są bite. Mhm. Jak widzisz swoją pomoc? Chodzę po domach, im pomagam, wyciągam te dzieci, co płaczą. Widzisz swoje obecne życie? Tak. Nie chodzę, ja im pomagam. Te dzieci są bite, one mnie potrzebują. Ojej, potrzebują mnie. Nie muszę pomóc. Jak widzisz obecne życie? Co chcesz robić w obecnym życiu? Pomagać, chodzę po domach. Ojciec bije to dziecko, ono płacze, ja muszę je wyciągnąć. Zobacz swoje studia w obecnym życiu, twoją pracę. Na czym twoja praca polega w obecnym życiu, żeby pomagać ludziom? Na czym polega? Chodzę po tych domach, pomagam wyciągać dzieci. Ale ten ojciec jest zły. Uderzył mnie, kopnął mnie w nogę lewą. Że nie mogła wejść do tego domu i pomóc temu dziecku. Bije matkę i to dziecko. Ciągle w każdym wcieleniu chcesz pomagać. A sobie chcesz pomóc w tym życiu. Chcę być zdrowa. Chcę być tylko zdrowa, żeby mieć siłę im pomóc. Żeby być szczęśliwa i mieć siłę dla innych. Nie dla siebie, siłę dla siebie. Dla siebie, ale żeby mieć zdrowie. Tyle tego zdrowia, żeby móc innym dawać siłę. Do życia, aż moi się cieszyli, że ja jestem. Może być zdrowa dla innych. Oni mnie potrzebują. Teraz twoja podświadomość wie, jaką chorobę masz dzisiaj, żeby ci pomóc. Czym chcesz być zdrowy? Powiedz. Jaki masz problem chorobowy? Brzuch mnie boli, mam chore jajniki. Jakiś wirus mi się tam przyplątał. Ja to wiem, bo mi to lekarz mówił. Jakiś coś jest na jajniku, nie wiem. Chcę być zdrowa, chcę mieć siłę. Wydychaj tą czarną energię z siebie. Wydmuchaj tą czarną energię. Co się dzieje, powiedz? Co czujesz teraz? Co czujesz? Jak uchodzi, tak? Uchodzi ta ciemna energia. Drętwieje mi się. No dobrze, wychodzi. Ciągnie się w czarnym. Nie chcę, ja miałam siły, muszę im pomóc. Muszę być zdrowa, nie mogę chorować. Muszę być zdrowa, żeby im pomóc. Wszyscy mnie potrzebują. Muszę mieć zdrowa, żeby im pomóc. Oni mnie potrzebują. Wszyscy. Wyprowadzamy tę czarną energię. Nie chcę, żeby odeszła. Nie chcę jej już. Nie chcę. Chcę być zdrowa.
Nie mam czasu, muszę im pomóc, oni mnie potrzebują. Wszyscy mnie potrzebują. Ja muszę każdego zadowolić. Każdego. Wszystkich muszę uzdrowić. Muszę być zdrowi. Wszystkim muszę pomóc rodzinie. Wszystkim wkoło. Mam może mieć siłę na to. Tak, jak Państwo widzą, prawda? Dużo szczerej chęci pomagania innym, ale sama ta osoba ma z sobą problemy. Oby więcej takich ludzi. W tym miejscu już teraz chcę Państwu przedstawić właśnie bioterapeuta, wykonuje, przekazuje energię, wyrównuje czakry i to jest, jak zawsze w moich seansach uczestniczy osoba dodatkowa, pani lub pan, którzy zajmują się dodatkowo energetyzowaniem, czyli dodatkowymi sprawami terapeutycznymi, polegającymi tutaj na, może być to reiki, bioterapia. W każdym razie, że osoby w trakcie seansu tracą energię i trzeba je troszkę podładować. I tutaj właśnie dodajemy trochę energii. Pani Justynie, proszę dalej, słuchamy teraz. Wszystko to, co kiedyście denerwowało, wrażliwe, odprowadzamy teraz, wybuchać siebie. Odejdź. Wpadasz tam, nie ma cię już. Wpadłeś do dziury, przykro. Przykro mi, nie chcę cię, nie mam siły. Ah.
Dobrze, wydychaj wszystko z siebie, poczuj teraz, uwalniasz z siebie to wszystko, to co weszło w ciebie. Jeszcze odejdź, kogo odprowadzamy teraz, kogo chcesz uwolnić? Odejdź, ten facet z czarnej koszuli, niech idzie, ja mu nie pomogę. Co on chce, nie pomogę mu. Nie możesz nikomu pomóc. Nie, nic mi nie zabierze, niech odejdzie ode mnie. Czego on chce od ciebie? Chce mi zabrać. Co on chce? Szarpie mnie, żebym nie pomagała innym. On chce we mnie. On nie chce, żebyś pomagała innym? Nie chce. To jest ciemna energia, tak? Ciemna, jakiś dziwny facet. Ma jakąś bliznę. Bliznę ma nad okiem. Proszę. To dzisiaj już będziesz czuła się zdrowa, silna. Dzisiaj pomogę ci. Wpadł tam, nie ma go. Kogo nie ma? Nie ma tego. Faceta, on wpadł tam, go zabrało. Dobrze, go zabrało w przepaść, wpadł. Dobrze, dobrze, spokojnie teraz. Będziemy powoli teraz nabić światła. Obmyj wszystko z siebie na tej pięknej plaży. Dzisiaj odcinam ci już od tych wszystkich bytów teraz, które cię prześladują. Dzisiaj będziesz mogła pomagać ludziom, jak tylko zechcesz. Będziesz czuć się teraz dobrze. I teraz odmywaj tym światłem. Po tym ci sensie, kiedy spotkamy się znowu, będziesz czuła się bardzo dobrze. Chcę teraz zapowiedzieć następny seans, który będzie wykonany z panią Agnieszką. Dla odmiany tu dużo będzie już emocji. Będzie dużo emocji z uwolnieniem bytu, który gdzieś tam zagnieździł się i nie może, nie chce wyjść, nie chce opuścić, a być może i pani Agnieszka nie chce się pozbyć tych emocji związanych z tym bytem. Także ten również seans pozostawię bez komentarza, bez zakończenia. No, zaczynamy. A teraz wydmuchaj tę energię, wyjdź z tego ciała. Wyjdź z tego ciała. Tak, teraz nawet możesz mówić innym głosem. Wyjdź z ciała, ja ci pomogę wyjść. Wyjdź z tego ciała. Raz, dwa, trzy, cztery. Wyjdź z tego ciała. Wyjdź. Jak ci na imię? Chcę z tobą rozmawiać teraz. No, powiesz, jak ci na imię. No. Imię twoje. Nie bój się. Imię twoje. Powiedz imię. Jak masz na imię? Ja ci pomogę. Nie bój się. Skuliłeś się. Tak się boisz, że ci skrzywdę zrobi, nie? Jak masz na imię? Zimno ci. Co się z tobą stało? Co się z tobą stało? Powiedz mi. Co się stało? Kto ciebie bije? Co bijemy go? Imię wypowiedz swoje. Imię powiedz swoje. Imię twoje. Wyjdziesz z tego ciała? Nie.
Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Mów. Dlaczego nie? Jak masz na imię? Prześli mu światło teraz. Jakby dobijali, to się nie nie robią, dobijali kijami. Przesyłaj światło. Do światła cię będę kierował. Opuść to ciało. Wyjdź z tej kobiety. Ta kobieta nie należy do ciebie. Jakiś zbyt niskich poziomów. Niski przyziemny. Jakiś przyziemny robak. On nie mówi po językiem. Najgorsze. Mów. Mów do niego. Co chcesz jemu powiedzieć? Mów do niego. Nie krzywdź mnie już. Mojej córki. I zapomnij o mnie. Wyjdź ze mnie. Dalej mów. Popatrz, jak on wygląda. Opisz mi go, jak go widzisz. Tak? Skarbiony. Chudy. Ja? Chudy. Skarbiony. Mhm. Zapytaj jego, jak ma na imię. Pytaj go, jak masz na imię. Jak masz na imię? Wyjdź z tego ciała, polejemy świętą wodą, zapalę świeczkę i teraz wyjdziesz z tego ciała. Pójdziesz do światła. Pójdziesz do światła. Pójdziesz do światła, pokażę ci poświęci mnie wodą świętą, a teraz kropię. Wyjdź z tego ciała. Zapytaj jego imię. Masz imię? Masz imię? Masz imię? Jak masz na imię? Imię twoje. Twoje imię. Terapeuta Ewan ma na imię. Józef, powiedz, kto ci krzywdę zrobił. Powiedz, kto ci krzywdę zrobił. Kto ci krzywdę zrobił? Kto ciebie zabił? A teraz przedstawię Państwu następny seans z panią Agnieszką. 2012 rok, sierpień. Na temat właśnie przeżyć emocji w trakcie seansu hipnotycznego. Tu stosowaliśmy uwolnienia duchowe. Ten seans bardzo trudny był. Także tutaj mamy dużo do przemyślenia. Słyszycie Państwo w tym seansie dużo krzyku, strachu, bólu i innych emocji, które uwalniają się w trakcie seansu. Jak zwykle pozostawiam te seanse bez komentarza, żeby Państwo sami zrozumieli, na czym polega to i wyciągnęli z tego wnioski. Dziękuję. Zapraszam do następnych spotkań z serii Reinkarnacja w hipnozie, w imagoterapii i uwolnienia duchowe. Oraz zapraszam na swój
panel dyskusyjny kaczorowski.info. Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo.